Boże, dajcie mi mniej słońca. Roztapiam się. Hej wszystkim, z tej strony Pitax i witam was ponownie w moim kolejnym odcinku z mojego Zagrajmy w BlazBlue Crosstag Battle Episode Mode Ruby. No i w poprzednim odcinku skonfrontowaliśmy rapier z rapierem i kosę z kosą, ponieważ Ruby oraz Wise razem będąc w drużynie musiałyby walczyć z Oriej oraz z Gordo. No i też sobie w sumie wczoraj w ramach przypomnienia sobie oprócz tego jeszcze walczyłem troszeczkę więcej Wise. No i oprócz Episode Mode'a. Oprócz Episode Mode'a sobie jeszcze odpaliłem Survival Mode z Wise, żeby sobie bardziej przypomnieć i tam 24 winy chyba zaliczyłem, co nie jest aż tak złym wynikiem jak na mnie. Okej, ale oto jest, Episode 6. No i kogo tutaj spotkamy tym razem? Spójrzmy. No właśnie, Ruby razem z Wise postanowiły, że jednak dokończą zbieranie kryształów, mimo że to może okazać się później bardzo niebezpieczne. No cóż, mówiłem już o plot twistach. Ruby! Hey, Ruby! Are you listening? What? I said you're finally down to the last keystone, Ruby! Over there! Are those people? Perfect timing. Now's your chance to take their keystone! Okej. Czyli już praktycznie Ruby ma okazję zdobyć ostatni kryształ. Those people are from another world. Are you guys contestants too? Tak, i ten odcinek, w sensie ten epizod, może być dla mnie troszeczkę bardziej wyjątkowy, ponieważ sam osobiście teraz na przykład gram sobie w Personę 4 i to w tą wersję na PS2. Także i te postacie tutaj z Persony mają dla mnie też troszeczkę większe znaczenie, oprócz tego, że są tutaj też postacie z Ruby. Więc to jest naprawdę dla mnie bardzo fajne, korzystne. I mamy Yukiko i Yosuke od razu. Huh? Hey. Yeah, we are. You too? Yep. I'm Ruby Rose. I'm Yosuke Hanamura. Yukiko Imagi. Pleased to meet you. I jeżeli chodzi o stosunki do tych postaci, to na przykład Yukiko lubię tak bardzo, jak w Ruby Yang. Także bardzo ją lubię. Yosuke and Yukiko. Nice to meet you. Man, I thought this world was nothing but weirdos. But there are some cute normal girls here too. Weirdos? Does that include me? If you have to ask, then yes. Hey, do you two have a keystone? Że oni są wszyscy akurat przyjaźni. Tak myślę. Huh? Yeah, I do. Check it out. Przyjaźnie nastawieni. No i jest. Ruby. Why is that girl holding a weapon? Oh, come on, don't tell me you're after our keystone. Sorry, but it's the last one I need. Let's go, Crescent Rose. Konfrontacja tych dwóch uniwersów. Wait, we're non-negotiable. Now get ready, you two. Guess this is happening. Let's go, Imagi. Czy Ruby jesteś sama na razie, tak czy inaczej? Ja wiedziałem, że to nastąpi. Wow, now what are you doing? Wait, no way. Are you guys really the ancient legendary? Say it, Ruby, say it. Ninja Geisha! Kiedy myśleliście, że w tym epizod młodzie nie może być dziwniej od momentu, kiedy spotkaliśmy Watistę i Platinum. Nope, może. Huh? I can't believe I'm seeing this in real life. Oh, you're so cool. We're not exactly. Yeah, I gotta admit we are pretty cool. You've got good taste. Hanamura-kun. Mi się po prostu teraz tak mordę uśmiecha. Hey, you've got to use every trick in the book.
book, okay? Being able to fight both a ninja and a geisha is like a dream come true for me! Fine, but just this once, okay? I'm getting dragged into this too, aren't I? Chyba tak, Yukiko. Alright, let's do this! Ninja and geisha! Boże, Rumi. Znaczy, nie powiem, że nie czuć troszeczkę nutki cringe'u. Od Ruby. Did you forget? You can't battle unless you have a tag partner. Nie, ale to jest chyba już przypisane po prostu do tej postaci. That's right. Then I guess subject confirmed to be in possession of three keystones. Initiating contact with the subject and beginning armed intervention. What? Is someone there? No i zjawia nam się kolejna postać znikąd. I am S. Ruby Rose, I have come to offer you my aid. No i tak się składa, że jest jedną z tych bardziej rozpoznawalnych postaci, jeżeli chodzi o BlazBlue. So, you wanna be allies? Affirmative. Designating Yosuke Hanamura and Yukiko Amagi as attack targets. That doesn't sound good. No dla was na pewno nie. Obviously, this is all your fault, Hanamura-kun. Whoa, Ruby found herself a supporter. Who is this mysterious busty beauty? I mean, S jest trochę nieproporcjonalna, to trzeba przyznać. Ale ma fluff. Ma fluff jak Ruby, Wise. A co do Yukiko, to czym to jest wina Hanamury? W sensie, a może w tym, że pokazał nam Keystone? Things. But now we have no choice. It's too late to split hairs. Let's go, Jiraiya! Come forth, Konohana Sakuya! Ta. Bardzo, bardzo mi się podoba ten motyw, który też tutaj właśnie uwzględnili w crosstagu. Chociaż chętnie nie wiem. W sumie, jeżeli chodzi o ten episode mode. To nie wiem w sumie, po której chciałbym teraz stanąć w stronie. W sensie, no, jeżeli byłaby opcja, to po obydwu bym chciał. W sensie, raz zagrać Yosuke i Yukiko, a drugi raz Ruby i S. No, ale niestety tak się nie dzieje. Let's get the ball rolling. Ruby and the mysterious busty beauty S versus the real, authentic Japanese ninja and geisha combo. Yosuke Hanamura and Yukiko Amagi! Oh yeah! Ruby, jaka jest hypowana na tę walkę. Wow, there's quite a difference in energy between the two members of Ruby's team. No, zdecydowanie. I'm not even a geisha. Well, that hasn't stopped one of our contestants from reaching peak excitement levels. Now, without further ado, zatem pomieszany humor z Persony i teraz z Ruby. To jest coś świetnego po prostu. Dobra, S, nie umiem kompletnie grać. S, muszę się przyznać, że w sumie to nie zdążyłem się jeszcze nauczyć grać. No i może już mniej więcej znam jej ataki, jak to powinno wyglądać, natomiast pewnie i tak zostanę w tej walce w większości przy Ruby. A ja zobaczę, jakie ma jeszcze asysty. Bo co do nich, to nie jestem pewien. No i Yukiko poza tym jest jedną z tych postaci, która jako jedyna w całym crosstagu ma atak, który jest reversalem, co ciekawe, który pozwala jej się leczyć, odnawiać HP. Ale już też tego nie zrobię, oczywiście już właśnie ją rozwaliłem. Okej. S? Ej, to naprawdę mi się podoba, to co teraz było. To weszło. Zaatakowała go swoim fluffem. Nie ma sprawy, ta walka mi nawet dobrze poszła. And who should emerge victorious from this clash of cultures but Team Ruby and S? Mierząc siły tej dwójki i tamtej, to w sumie to by mnie nawet nie zdziwiło aż tak.
Ale co do jeszcze Yuhiko, to ona jest przez profesjonalnych graczy tej, w sensie Crosstagu, uważana zatem za najgorszą postać w całym Crosstagu. No, ponieważ ona ma wszystkie te ataki, te wszystkie buffy musi robić, bo ona musi stakować swoje buffy poza tym, wykonując kombosy oddzielne, które nie atakują. W dodatku te buffy jej całe zabierają jeszcze kawałek jej HP. Tak więc to na to wszystko traci zbyt wiele czasu i przeciwnik jest w stanie to wykorzystać bezproblemowo. Yosuke jednak jest naprawdę dobrą postacią. No ale nie zdążyliśmy zobaczyć jego ataków przeze mnie. Targets incapacitated. Objective complete. Commencing removal of targets. What? Okay. Wait, what are you? What did you just do, S? Please do not worry. They were also brought into this world against their will. I have temporarily transferred them to a safe location. Really? Well, as long as they're safe, I guess that's okay. I mean, okay. Well, anyway, I think we've got all the keystones now. Wow, that's impressive. Great work and congratulations. Thank you. I should finally be able to return to my world now. Thanks for the help, S. I couldn't have done it without you. S? S? No właśnie. Czy to ci teraz nie stworzy jakichś problemów, Ruby? Confirming keystones in possession. 1, 2, 3, 4. You really have collected all of them. And now, I'm going to take them from you. What? Excuse me? What's going on here? If you protest, I'm afraid that I will have no choice but to use force. But why? You were just helping me. Why indeed? What a shocking turn of events. Who would have expected S's betrayal? If you calmly hand them over, I will not have to hurt you. Give them to me. Now. I can't! Can you at least give me a reason why you're doing this? That is classified information. Classified? But why? Classified, huh? I gotta hear this. Że S trochę zabrzmiała jak Winter. Z tym swoim classified. Co za reakcja? Ragnar the Blood Edge. Ragnar the who? Are you a contestant in this tournament too? Tak, i także jest z uniwersum Blazblue. Jednakże. Yeah, I guess so. Got a feeling we're in the same situation. I just wound up in this world out of nowhere and had to start fighting people. So, everyone else that I've fought so far... Same boat. And you all just want to go back to your original world? Pretty much. Huh. Then? Look, don't get me wrong. I'm not trying to pick a fight here. Then what do you want? It's like everyone here knows some sort of secret, but nobody's talking. Her, the rabbit, everyone. Something's definitely going on. Rabbit? Oh, you mean Rachel? Oh, but that would mean... You met her? Uh-huh. She told me that if I collected all the keystones, I'd be able to go back to my world. She was like, come see me once you've collected all the keystones. And told me that she'd tell me how to get home when I did. And that's it. She kind of glossed over all the important details, like where we are and what this tournament is. Sounds about right. Listen, S. You really can't tell us? Ruby Rose, please hand over the keystones. No, chyba nie zamierza nas słuchać nawet. You just keep saying that! If you just want to get home, then I've got a plan. Hey, Brat! Brat? Are you talking to me? Yeah, you. You see any other brats around here? Anyway. I am not a brat! Right, you convinced me.
Look, I got a lot of questions for this girl. Which is why I'm your tag partner for this match, Ruby. Congratulations on your tag-gagement! Ruby and Ragna are officially tag partners! Now, if you want some answers, you're gonna have to beat them out of us. What? And we're supposed to fight without hearing her out first? What if she has some reason for doing this? Oh, by all means, try to talk it out. Targets confirmed as hostile. Preparing for battle. No i S. Here she comes. Get ready. Jak to S? Fine! If you don't want to talk to me, I'm not about to stand here and lose. Let's go, Ragna! We've got this! Battle level increased. Utilizing Seether forming the Phantom Field to create a dummy unit. Będzie używała tych sztuczek swoich ze znikaniem i pojawianiem się rzeczy. Ruby Rose is staring down her own shadow. No i proszę. Can Ruby and Ragna break through this wall? Przecież się przypomniał tekst All Good Things. Commencing target elimination. Okej. Okay. Get ready. A więc kto by się spodziewał tego, że Ruby stanie naprzeciw siebie, sobie, czy coś. Drugiej siebie, okej? Okay. No i proszę, w ogóle ta arena mi się bardzo podoba. To co tam, ten obelisk, który stoi w tle. To jest naprawdę ładny widok. No i od tego momentu chyba przeciwnicy nasi powinni... być trudniejsi. Chciałem to powiedzieć, ale właśnie zabiłem S. Okej, okay, to jakimś cudem weszło. Jeszcze Ragna? No i tak, oto kończymy walkę. Perfekcyjnie, bo bez utraty HP. No i to by było na tyle, ponieważ te epizody się dosyć szybko zmieniają. Ja przeszedłem właśnie dwa. A więc na następny odcinek myślę, że także dwa epizody przejdę na jednej nagrywce. A na razie mam nadzieję, że wam się takie coś spodobało. Jest naprawdę, dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy teraz. No i zostańcie do końca. Bo myślę, że tym razem teraz robi się najbardziej intensywnie. A więc dzięki. Na razie. I cześć.